Nie wygląda, jakby to było lutowane. No, mega cisza jest tutaj. Tak. Generalnie tak bardziej w tą północną stronę powinniśmy cały czas iść. Pokaż, ta strefa jest nowa już? A nie, teraz będzie jeszcze nowa. Zaraz będzie. No ale szału to tu nie ma w tych przedmiotach. No i strefa tak wystrzeliła do, na północ. No, musimy stąd jakoś się ulotnić. Jak najszybciej, może tu pojazd jest, chociaż nie wiem. Jakoś do góry trzeba będzie pójść, kurde. Przez te góry. Kurde, blaszka, Dawid, a jak stąd wyjść? Spoko, my sobie tu weszliśmy. Dobra, powiem tak. Aha, bo tu jest to, musimy iść w prawo, panie. No prawo. No dobra, to go. Tu i tu jest przejście. Może... Ej, ja nie wiedziałem, że to takie, takie słabe. No, tutaj jak wpadniesz, to jest masakra. To jest trochę taki prison. Też takie z... no. Skały są. Ale powiem ci, że zdania są podzielone co do tej mapy ogólnie. Tak, tam w autobusie czytałem jakieś forum i tak dalej, to tam są ludzie, którzy są strasznie zadowoleni, a są ludzie, którzy uważają, że to jest beznadziejna mapa. I teraz pytanie, czy wynika to z tego faktu, że tamta mapa była tak długo? I ludzie nie lubią zmian, ale ja bym ją właśnie... Ja bym ją uznał za dobrą, ale na pewno nie będzie dobra dla osób, które... Przepraszam. A to od ciebie ktoś z Warszawy. Nowy Radia Z. Wygraj 50 tysięcy albo jeszcze więcej. Sprawdź, jak wygrać w SMS-ie. No, tak Czarek, u ciebie są, kurde, wszyscy milionerzy rozdają pieniądze, widzisz, w Warszawie. Ten... Co ja chciałem? Aha! Osoby, które nie lubią walk snajperskich i mają uraz, że co chwilę są przez snajperów zabijani, no to na pewno ta gra nie jest dla nich, znaczy ta mapa, bo tu się nie ma gdzie schować oprócz budynków, szczerze mówiąc, i to jest mocno snajperska. Zresztą, jak myśmy teraz weszli na tą mapę, to myśmy też widzieli, jakie te zarośla pododawali, nie? No to tam bardziej jest taka mapa teraz, taka pod skradanie się, pod ciąganie. No. No, także tam w trawie się uchowasz. Tutaj... A co byś powiedział na to, żeśmy tutaj przepłynęli w tym miejscu? Na tym najwęższym odcinku? Tak, a tu może skuter nawet będzie. O, nie. Tam chyba jest skuter. Ty, dobra, tam. Przepłynąć przepłyniesz, ale co dalej? Gdzie wyjdziesz? Ej, samochód! Ja... Kurwa, jesteśmy nisko teraz. Czekaj, jakby tu upolować go? Zaparkowali tu! Tak, widzę, widzę. Dostał? Rzucam granat. Za domek? Nie, 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 tutaj wsiadają na coś innego, zmieniają pojazd. Dobra. Kurde, ten na dachu ma 1 HP. Ach! Dobra, dawaj ten samochód. Ścigamy ich. Ty, ale to my takie Janusze jesteśmy, że my nie zobaczyliśmy tego motorka? Nie, no ja nie wiem, jak to jest możliwe. Dobra, czekam na ciebie. Kurde, blade, no tak żałuję. Dobra, przygotuj się, wyciągaj broń. Dawaj, jedziemy. Ty jesteś pewny, że my ich tym dogonimy? Nie. Jestem niczego pewien w tym temacie. Bo tu może być oni, zasadka. Oni mieszka. Możą... Tak, akcja mostowa tutaj może być. Więc musisz tak definitywnie z buta wjechać. Czekaj. O kurde. Dawid, co? No, to ty... no nie mam kurde, widzisz, spieprzyła się homologacja jakaś, co to się w ogóle dzieje? Co? Aha, kurde. Tego, że mnie przewidział, że on zahaczy, wiesz? Aha, nie mamy paliwa powoli.
Jadę na oparach. Dobra, jedź ile się da. Koniec, tak? Podróży. Tak, tak. Za nami był samochód. Nie wiem, czy chcemy wracać. Czy jesteśmy już tak blisko strefy? Pokaż ją. Nie, jesteśmy w połowie. Nie, nie zdążymy. Musimy wrócić pod auto. Dobra, ja wypiję Energol. Dobra, to ty biegnij najwyżej wzdłuż. Ja idę pod auto. Dobra. Widziałeś go, wiesz gdzie jest, nie? Tak. Dobra. Ja nie mam energetyków. No ale jakoś to będzie. Panie. To ja ci zostawię jeden. Co domofon dzwoni? Domofon nie dzwonił. Ludzie, jakby domofon dzwonił, to nie wiem co by się w grze działo, to by tak było głośno. Ja mam go tak specjalnie głośno ustawiony, że aż sąsiedzi, kurde, swój domofon odbierają, bo myślą, że to u nich. Ustawiłem tak specjalnie, bo na starym mieszkaniu ten domofon miałem troszkę tą słuchawkę zepsutą, ona ci odzwoniła i za chwilę miałem problem, że odbierałem awizo, mimo że był listonosz i on pukał i dzwonił i ten... Dobra, i potem się wiecie co okazało? Że to tak naprawdę nie była wina domofonu, tylko mój listonosz nie wchodził w ogóle na pierwsze piętro, w ogóle. A tylko on po prostu tak patrzył, aha, dobra, i zostawiał, ale potem się dowiedziałem, że to nie jest też jego wina, że mu się nie chce. Czy coś, tylko to, że oni im tych paczek nie dawali. Oni chyba nie mieli w ogóle samochodu. Na rowerze jeździł, to nie miał jak tego ze sobą brać. No. Tu już dojdę za to, wiesz? To ty dobiegłeś. To chodź do tego pierwszego domku tu i ja ci już tutaj dam jakieś, to się podleczysz. O kurde, tu jest ten buggy. Tu ktoś był. Jest nadal. Tu jest ten buggy. Rzucam ci. Przeciw ból. Dobra. Ej, no to oni tu mogą być. Noho. Tylko w którym domku? No bo tu mi się wydaje, że to jest ten buggy, co oni jechali. Co do nich strzelaliśmy. To ja nie... Ja się tylko opatulę. Pokaż jak to jest daleko. Nie ma ich tu, wiesz? Ja poczekaj, sprawdzę jedną rzecz. A może w tym buggy mi się skończyło paliwo po prostu. No i pobiegli sobie, wiesz? Nie, połowa jest. Dobra, to myślę, że to jest kwestia taka, że sobie... Dobra, to jedziemy, co nie? Stąd. No, jedziemy. O! O Jezus, sus. Dobra, jedziesz. Albo dobra. A tak, na wszelki wypadek, gdyby gdzieś tu byli skampieni. Wy byście zobaczyli Battlegrounda z zombie? Nie, ludzie, takie były gry i one nie były nigdy fajne z zombikami, bo zombie macie w Daisy, mieliście w Warzy, w Infestation, źle zaprogramowana jest ta sztuczna inteligencja tych zombiaków, one pierdolca dostawały. Zresztą, wtedy jest element losowości i trochę, jeżeli chcecie zagrać taktycznie, to jeżeli was wykryje ten zombik czy coś, no to już wam pieprzy grę. Uważaj, Dawid, teraz. No. Ja bym proponował tutaj gdzieś pojechać, na żółty znacznik. To jest za tym miastem. Dobra. To trzeba uważać, żeby nie dostać. No tego się nie spodziewałem. Ja pierdolę. Czarek, ja już nie jeżdżę samochodem. Poczekaj. Nie rób tego. Czego? Nie rób tego. Co ty, granatem? No jak? Uważaj! Ej, dostałeś? Tak. A, wiem skąd. Gdzieś wysoko taka skałka jest i tam zrzut jest w ogóle na lewo. Nie, plecy teraz jeszcze. A tu ktoś z lewej. Lolet.
Czekaj. Dobra, ja wchodzę do budynku. Ale gdzie z lewej? Czarek, z lewej naszej, czyli z NW, ale jeszcze te strzały tak dziwnie padają. Ja nie wiem, czy to w ogóle jedna ekipa, ale ja na też jestem w ogóle. Ja nie wiem, skąd my w ogóle dostaliśmy. Jedzie, czoperek. Dużo osób jedzie. Musimy się zawijać, Dawid, stąd. Strzelają do ciebie ciągle? No skąd? No nie wiem skąd, no kurwa. No zewsząd. Ja nie wiem skąd oni strzelają, Dawid. No to trzeba zobaczyć. Trzeba tak stanąć, że tylko jest jedna opcja. A może to być... Ja pierdzielę. Dobra, bo zrzut tutaj poleciał. O, oni na zrzut. Gdzie nie wyjdę, to po prostu walą do mnie. Dawaj, przez ulicę leć. Te blade, no. Najgorsze jest to, że musimy biec. A to jest daleko. Mhm. Auto widzę na drodze. Ja między tymi blokami bym już leciał. Dobra, ja biegnę na siagę, trudno się mówi, najwyżej zginę. Co, samochodem będziesz jechał? Nie. Tak. Dawaj. Dobra, idę na ulicę. Widzę. Dawaj. O kurwa. No dobra, dobra, spoko. Jedź dalej. Oni są tutaj przy zrzucie z dwie ekipy. A ten jeden w ogóle wziął z zrzutu, słuchaj, tego Gilsuta. No. Jedziesz dalej. Dokładnie, pieszo lepiej. Niech sobie wejdzie do auta, przymierz się na auto może. Tego za nim spróbuj, ale... O! On ma tego, on ma te upalanie. Ale dostał. Tak, i on będzie chciał się uleczyć zaraz, bo wyszedł. Kurde! Spokojnie, trafisz. A już za drzewo się będzie leciał. Dobra, chowaj ta. Siata daj ta. Ten drugi gdzieś mi już ostrzeliwał. Tam typa widzę po lewej też się wychyla. Dwóch tam stoi. O, schował mi się. O, ktoś go zabił. Ups. No tych dwóch Ups. Strzela do ciebie. Co strzelałeś do nich? Tych dwóch, myślisz? Mhm. Widzę ich. A dobra, widzę. Idą do góry. Celuje cały czas we mnie. Strzelają się, wiesz? Wiem. Dobra, olej tu już. Troszeczkę musisz przebiec i jest good.
No finał snaj... O, widzisz ich. Gdzie? No, dobra, oni się strzelają. Wykorzystaj to, znajdź sobie miejsce. Bo ty jesteś w dole. Ej, gościu! Widzę snajpera. Widzisz po lewej? Wiem, widzę go. O, panie! Ale miał słaby hełm, ale nie wiem, czy on miał dwójkę, czy byś go zabił. Z dwójki ale byś ja zabił w głowę. Ale ja już dostałem, ja nie dostałem tego od niego. Mhm. No nic, piątka.